Jedna z ciekawszych lekcji życiowych, jakie dostałam od życia, to była lekcja, która brzmi trochę frywolnie, ale sami posłuchajcie i ocencie. To, w jaki sposób pokazujemy się w łóżku i w jaki sposób traktujemy energię seksualną, przekłada się na to, w jaki sposób traktujemy życie per se i każdą jego kategorię. Innymi słowy, to, jacy jesteśmy w łóżku, przekłada się na to, jacy jesteśmy w życiu. Czy wchodzimy w jakąś rolę? Czy coś udajemy? Czy o czymś nie mówimy? Czy coś przemilczamy? Czy przekładamy potrzebę innych nad własną? Ten charakter, w jakim działamy, kiedy jesteśmy w sypialni, kiedy jesteśmy z drugim ciałem ludzkim, albo swoim własnym, lub kilkoma, jest o tyle ciekawym aspektem, że nie mówi się o tym i nie edukuje się na ten temat, a szkoda w moim odczuciu, bo ta energia tak mocno oddziałuje potem na całe nasze życie. Jesteśmy istotami seksualnymi od chwili, gdy przychodzimy na świat. I nie da się temu zaprzeczyć, bo seksualność sama w sobie jest bardzo niewinnym aspektem. I bardzo bym chciała, żebyśmy patrzyli na cielesność i na seksualność właśnie, i my kobiety na kobiecość, i mężczyźni na męskość, jako niewinne aspekty całego człowieczeństwa. Jest coś bardzo nie tak w tym, jak jesteśmy wychowywani i jak potem myślimy o naszych ciałach. Nie chciałabym, żeby tak dalej było, ale najwidoczniej, no cóż, tak po prostu jest. Jest kilka elementów, takich bardzo wielkich killerów, które blokują energię seksualną, blokują przed intymnością, przed przyjemnością i takim uprawianiem miłości z życiem, jeśli miałabym to tak ładnie literacko ująć. Jednym z tych elementów, myślę, że pierwszym, najważniejszym, jest wstyd. Wstyd jest taką emocją, która no, jest nam potrzebna. Każda emocja jest potrzebna. Nie ma emocji dobrej, nie ma emocji złej. Wstyd jest taką, która ma regulować, gdzie są czyje granice. Czy nie naduszam kogoś za bardzo, czy sama nie jestem naduszana. I wstyd jest takim czymś taką bańką ochronną, jakby taką oddzielającą nas od innych ludzi, od zdarzeń i sytuacji, żebyśmy się połapali, jak się zachować. Jeżeli wstyd jest emocją dokarmianą jeszcze dodatkowo przez poczucie winy, przez niską samoocenę, przez brak odpowiedniego korzystania z tego, co mamy, no to on zaczyna przerastać w taką toksyczną stronę. I wówczas pojawiają się myśli w rodzaju: jestem do bani, jestem do dupy, nic nie potrafię, nic nie umiem. Wszystko koncentruje się na ja, na komunikatach typu ja, i to są bardzo uniżające komunikaty. I to się bezpośrednio przekłada na sypialnię, bezpośrednio przekłada na cielesność i również na wszystkie inne kategorie życia. Czy osoba, która jest mocno zawstydzona, mam na myśli, może nie zawstydzona per se, ale zanurzona w mocnym wstydzie, nawet nieuświadomionym wstydzie, ale ogromnym, czy taka osoba będzie na tyle odważna, żeby pójść na przykład do szefa po podwyżkę, która jej się należy? Jak długo będzie to odkładać? Jak długo będzie musiała dostawać po twarzy, żeby w końcu ruszyć się z miejsca i zrobić coś z tym? Ludzie, którzy są za bardzo zanurzeni we wstydzie i nie radzą sobie z tym, potrafią też wejść w taką bardzo aktywną, toksyczną odsłonę działania ze wstydem, to znaczy agresję. Po to, żeby nikt nie zobaczył, jak bardzo jestem nie taka, nie jakaś, nie dość ładna, nie dość mądra, nie dość męski, nie dość przystojny, nie dość przebojowy, nie dość silny, to będę robić wszystko, żeby każdy dookoła poczuł się gorzej ode mnie, po to, żebym ja poczuła się lepiej. I tacy ludzie często nie robią tego świadomie, ale robią to. Najlepszą drogą dla ciebie, jeżeli masz styczność z takim człowiekiem, to się odsunąć od takiej osoby, bo ona musi zostać sama ze sobą, żeby cokolwiek zmienić. Ale wstyd jest takim ogromnym blokerem przed tym, żeby korzystać w pełni z tego, co potrafią nasze ciała. Wstyd jest taką emocją, która zamyka. Ona może ewoluować w poczucie winy,
I wtedy to można to trochę rozróżnić. W takim pozytywnym rozróżnieniu wstyd mówi jestem do bani, a wina mówi robię rzeczy do bani. Wina może być takim wstępem do wzięcia odpowiedzialności za siebie. Niemniej jednak obydwie te emocje bardzo przeszkadzają i jeżeli zdarzają Ci się myśli w rodzaju jestem do dupy, nic nie potrafię, nic nie umiem, robię potworne rzeczy, nic mi nie wychodzi. Tam jest coś do przepracowania, jeśli chodzi o winę i wstyd. I do oczyszczenia. One są ok jako sygnał, jako regulator. One nie są ok, jeżeli przerosną i są dokarmiane jeszcze takim poczuciem niskiej wartości. Wtedy potrafią zablokować na wszystko. I w sypialni jest do bani, i w życiu też. Drugą blokadą, tak w moim odczuciu i to jest bardzo subiektywne, co teraz powiem, jest oparte na moje doświadczenia z klientami i z klientkami, to jest niezanurzenie się w swojej męskości i niezanurzenie się w swojej kobiecości. Bo będąc w sypialni, będąc w tak intymnej sytuacji jak uścisk, jak bliskość seksualna, jak akt miłości fizycznej, trzeba przyjąć, że jesteśmy różnymi ciałami. Trzeba przyjąć, że mamy te dwa aspekty też w sobie i one się przenikają, uzupełniają, a czasami wchodzą ze sobą w taką kontrę. I trzeba umieć odnaleźć w sobie ten balans pomiędzy nimi, czerpać z nich i pozwalać im być takimi, jakie są tymczasem. To, co obserwuję i mnie bardzo niepokoi i też tam byłam, to to, że kobiety potrzebują dużo kontroli i muszą być perfekcyjne. Ponownie bierze się to często z niskiej samooceny, z tego, że się wstydzimy siebie i z takiego poczucia not enoughness, takiego nie jestem dość jakaś. Ta perfekcja u kobiet bardzo skutecznie blokuje przed tym, żeby po prostu odpuścić. Bo tak jak w seksie, tak jak w sypialni, tak jak w grze miłosnej, bardzo istotnym jest to, żeby się poddać. Poddać tej przyjemności, poddać temu, co się dzieje, poddać temu, co się tworzy w nas, temu, co mówi, dotknij mnie tu inaczej, a tu mocniej, a tu trochę mniej. Temu, co chcę, żebyś przemówiła w tych kluczowych momentach lub tego, co chcę, żebyś akurat w tym momencie już odpuściła zupełnie, żeby poddać się temu. Tym czymś, co tak blokuje, to poddanie się tej wyższej, pięknej sile jest właśnie potrzeba kontroli, bo nie rozumiemy potencjału seksualnego i chcemy go kontrolować. Tymczasem on jest jak fala, na której możemy nauczyć się pływać, żeby czerpać z tego frajdę i przyjemność, a chcemy to kontrolować i no sorry, ale kto, kiedy i jak, bo ja takich ludzi nie znam, potrafił na przykład zamknąć w siatkę tsunami. No to chyba tak nie działa. Jeśli chodzi o mężczyzn z kolei, to co obserwuję, to ta konieczność wykazywania się, konieczność potwierdzania, że jest się męskim, jest się wystarczającym i przede wszystkim, że jest się takim prowadzącym pierwiastkiem podczas gry miłosnej. I jeżeli gdzieś coś nie gra, pojawia się panika. A to z kolei osłabia od razu to napuchnięte ego. I nie tylko. I powoduje, że cała zabawa może skończyć się źle. I przez źle mam na myśli, on się zawstydzi i zamknie. Ona nie rozumiejąc o co chodzi może powiedzieć, no ale co jest grane? Nie podobam Ci się? Nie jestem dość atrakcyjna? Co on odbierze? Jestem słaby. A jeśli jestem słaby, to jestem nie dość męski, nie dość dobry. To bardzo mocno poróżnia ludzi. I każdy z nas ma takie coś do przepracowania. Bo dostaliśmy w mieszance kulturowej, rodzinnej i tradycjach potworne rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć. Ale znowu, mamy ten przywilej, że możemy. Więc czemu nie? Więc umiejętne objęcie tych dwóch aspektów męskości i kobiecości, popłynięcie z nimi, i czerpanie z tego, co wnoszą, z tych jakości, czerpanie z tego, co wnoszą, to pozwala na pełny rozkwit. Kobiety, nie bójmy się być kobietami. Nasze piersi wchodzą pierwsze do pokoju, nasza pupa wychodzi ostatnia. I mężczyźni, nie bójcie się być mężczyznami i na przykład powiedzieć, moja droga,
Nie rozumiem, nie wiem. Naucz mnie, bo chcę dać ci taką rozkosz, na jaką zasługujesz. Myślę, że wiele pań będzie zachwyconych. Ja bym bardzo była. Trzecia blokada, tak blokująca w sypialni, jak i w życiu. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Kto nie chciałby już teraz, w tym momencie, mieć tego, o czym marzy, już teraz, w tym momencie, poczuć to, co chciałby poczuć i pokazać się z takiej strony, z jakiej chciałby się pokazać, i być podziwianym i dumnym z siebie. Kto by nie chciał? A pomijamy tak naprawdę tę drogę, która prowadzi do tego, i pojawia się frustracja. I tam się dopiero pokazuje, ile oczekiwań mamy wobec siebie i świata i innych ludzi. I to blokuje. I to blokuje na seks, to blokuje na odczuwanie przyjemności, na dzielenie się nią, na przyjmowanie jej. I to blokuje też na życie. Przez życie mam naprawdę na myśli większość kategorii, jakie składają się na życie. Finanse, duchowość, relacje, kariera, miłość, związki, jakość spędzania wolnego czasu, przyjaźnie itd. Każda z tych kategorii tak naprawdę dostaje po pupie, ponieważ mamy tak wysokie oczekiwania wobec niej, bo no, kupiliśmy trochę ten taki przekaz w reklamach, że jak kupisz, to już masz. Weź tabletkę i się poczujesz. Pojedź i się pokaż. Miej, a będziesz czuć. I to jest problem, bo w takich delikatnych sytuacjach, tych najbardziej kluczowych, tych, które mają największe znaczenie, tam nie liczy się tak naprawdę moment startowy i końcowy, tylko cały proces, jaki prowadzi od tego startu do tego końca. I to ten proces ma znaczenie. I w miłości, i w życiu tak naprawdę najważniejsze jest smakować to wszystko, co się pojawia i zostawić za sobą oczekiwania. Można na pewno podejść do tego ze zdrowym nastawieniem, wyczekując, że może zdać się coś przyjemnego, ale też będąc przygotowanym na to, że może pojawić się coś nieprzyjemnego. Że na przykład podczas uprawiania miłości będziecie tak zmęczeni, że będzie chciało wam się spać nagle. Albo, no przyznam, że mi się czasami zdarzało, no miałam ochotę, ale teraz, gdy to się dzieje, to już nie bardzo. I to jest okej. Albo na przykład, jeśli jesteś mężczyzną, to masz też prawo powiedzieć dziewczynie, która mówi, chodź się ze mną kochać, nie, jestem zmęczony. Masz prawo to powiedzieć. A ty, droga kobieto, jeżeli usłyszysz takie słowa, to nie ma nic wspólnego z tobą, on jest po prostu zmęczony. Możesz bawić się sama, bo przecież jeżeli masz ciało, to masz też partnera. I nie oczekujmy od ludzi i od życia, ani od poszczególnych okoliczności, w jakich jesteśmy, cudów, albo tego, że dostaniemy to, co chcemy, już teraz, zaraz, natychmiast, bo tak nie będzie. Im bardziej czegoś chcemy, tym bardziej dostajemy dokładnie to, czego chcemy. Chcenie. Więc otwórzmy się na to, żeby tak naprawdę płynąć z życiem i jego kwintesencją, jego najpotężniejszą, najprzyjemniejszą energią. Z energią seksualną, z energią kreatywną, kobiecą i męską. Cóż może być bardziej soczystego? Jeżeli czujesz, że są takie blokady w tobie, które nie pozwalają ci w pełni korzystać z takiego potencjału, jaki w tobie jest, to przyjrzyj się temu. Posłuchaj tych myśli, które masz w głowie. Zastanów się, czy one ci służą, czy ci nie służą. Z reguły nie. I pracuj z nimi, bo warto. A tymczasem ja życzę wam przyjemnego, dobrego, soczystego, fantastycznego dnia i zachęcam do pobrania moich darmowych materiałów pod opisem: tantryczną praktykę bliskościową i tantryczną medytację serca. I jeśli czujesz, że jest coś, co blokuje cię za bardzo, albo jesteś już tym po prostu zmęczona czy zmęczony, to napisz do mnie. Umówmy się na bezpłatną konsultację i porozmawiajmy. Pomogę ci namierzyć, co się dzieje i doradzę, co dalej możesz zrobić. A tymczasem do widzenia, do zobaczenia. Życzę przyjemnego, soczystego jak zawsze czasu.